Na rysunku przedstawiono trapez ABCD oraz zaznaczono jego wysokości DE oraz CF. Punkt F jest środkiem podstawy AB, a punkt E dzieli podstawę AB w stosunku 2 do 5, czyli od razu możemy podpisać, że ten odcinek AE ma jakąś długość 2x, no a wówczas ten odcinek EB będzie miał długość 5x, żeby był zachowany stosunek 2 do 5. I musimy wykazać, że punkt przecięcia wysokości CF z przekątną DB, czyli ten punkt, może oznaczmy go sobie literką S, dzieli tę przekątną w stosunku 3 do 7, licząc od wierzchołka D. Czyli musimy udowodnić, że ten odcinek do tego pozostaje w stosunku 3 do 7. Oznaczmy sobie może jakoś krótko te odcinki, na przykład ten odcinek literką A, ten odcinek literką B, no i teza naszego zadania, którą musimy udowodnić, jest taka, że A do B pozostaje w stosunku jak 3 do 7. No i to musimy udowodnić. Znamy ten stosunek. Wiemy, że tu mamy 2 do 5. Ponadto wiemy, że F jest środkiem odcinka AB. W związku z tym możemy za pomocą x wyrazić długość odcinka AF oraz FB, no bo to są dokładnie połówki całego odcinka AB. Wiemy, że cały odcinek AB ma długość 2x plus 5x, czyli łącznie 7x. W związku z tym odcinki AF, czyli długość odcinka AF, jest równa długości odcinka FB, no i oba te odcinki mają dokładnie połowę tej długości, czyli 7x dzielone przez 2. Moglibyśmy w skrócie zapisać 3,5x w tym miejscu oraz 3,5x w tym miejscu, no ale tu możemy nawet lepiej zapisać, ponieważ tutaj mamy 2x, więc odcinek EF musi mieć 1,5x. No i teraz wiemy już bardzo dużo o tych odcinkach, o długościach tych odcinków, w zasadzie o ich stosunkach, bo x wyrażają nam na razie tylko stosunki, no ale to wystarczy do udowodnienia tego stosunku, że a do b jest równe 3 do 7. Wystarczy tutaj skorzystać z twierdzenia Thalesa albo z podobieństwa trójkątów. Widzimy, że trójkąt BFS, tutaj z tym kątem prostym, jest podobny do trójkąta BED, tutaj także mamy kąt prosty, albo nawet patrząc lepiej z twierdzenia Thalesa, ten kąt ABD jest przecięty dwiema prostymi równoległymi, to są te proste zawierające wysokość, czyli możemy się powołać na twierdzenie Thalesa i napisać, że na tym ramieniu kąta ten odcinek do tego ma się jak na tym ramieniu kąta ten odcinek do tego. Czyli możemy napisać, że z twierdzenia Thalesa mamy coś takiego, że A do B ma się tak jak ten odcinek, czyli 1,5x do tego odcinka, czyli do 3,5x. Po prawej stronie tego równania x nam się skracają, a ten stosunek 1,5 do 3,5 to jest po prostu 3 do 7. Wystarczy rozszerzyć ten ułamek, pomnożyć go w liczniku i w mianowniku przez 2, żeby pozbyć się ułamków i otrzymamy dokładnie to, czyli napiszmy, że a do b to się równa 3 do 7. No i to jest koniec tego dowodu. Pokazaliśmy, że szukany stosunek jest właśnie tyle i kończymy dowód.